słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wykorzystać tryb pomocy klawiatury do nauki właśnie klawiatury. Jest to funkcja dostępna w czytniku ekranu NVDA. Zanim rozpoczniemy naukę, musimy wyłączyć wszystkie aplikacje z wyjątkiem NVDA. Aby wejść w tryb pomocy, musimy wcisnąć skrót klawiszowy Caps Lock plus 1. Dla zupełnie początkujących króciutko powiem, gdzie znaleźć te klawisze. Caps Lock znajdziemy z lewej strony klawiatury w trzecim rzędzie od dołu. Na tym klawiszu mamy naklejone dwa wypukłe punkty. Klawisz 1 znajduje się dwa rzędy wyżej i raz w prawo. Na tym klawiszu naklejony jest jeden punkt. Włączamy tryb pomocy. I tak, wciskamy Caps Lock, trzymamy go, w tym czasie króciutko wciskamy 1 i puszczamy oba klawisze. Usłyszymy wtedy komunikat pomoc klawiatury włączone. Uwaga, wciskam skrót klawiszowy. Pomoc klawiatury włączone. Jesteśmy w trybie pomocy. Od tej chwili komputer nie reaguje na przyciskane przez nas klawisze. Natomiast czytnik ekranu odczytuje nazwy tych klawiszy. Zademonstruję Wam to na dolnym rzędzie klawiatury, poczynając od lewej strony. Uwaga. Lewy kontrol. Lewy kontrol. Lewy klawisz Windows. Lewy klawisz Windows. Lewy Alt. Lewy Alt. Odstęp. Odstęp to jest taki długi klawisz. Ja na niego mówię spacja. Kontrol plus prawy Alt. Kontrol plus prawy Alt. W skrócie mówimy prawy Alt. Prawy klawisz Windows. Prawy klawisz Windows. Aplikacje. Klawisz aplikacje. Ja mówię na niego menu kontekstowe. Prawy kontrol. I prawy kontrol. Proponuję wstępnie zapoznać się z położeniem wszystkich klawiszy. W następnych odcinkach będziemy stopniowo poznawać ich funkcjonalność. Z trybu pomocy klawiatury wychodzimy tym samym skrótem klawiszowym, czyli Caps Lock plus 1. A NVDA plus 1. Pomoc klawiatury wyłączone. Usłyszeliśmy pomoc klawiatury wyłączone. Życzę miłej nauki. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.